Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Szczypsor, jak widzicie. Znowu zaczynam w tym miejscu. Ej, polubiłem zaczynanie w tym miejscu odcinka, bo jakiś tutaj taki piękny widok mam. Naprawdę, doceniam ten widok jak mało co. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy widok w ogóle na całe Palionowo, tak mam taki piękny widok. No nieważne, w każdym razie widzowie, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Palionowa. Dzień dobry. Oczywiście dzisiaj mamy kilka bardzo fajnych rzeczy, o których musimy porozmawiać. Ponieważ sytuacja jest taka, niezbyt ciekawa, widzowie. Niezbyt ciekawa, ponieważ okazuje się, że Milki była więziona w jakimś zamku Lucyfera, o czym pisaliście mi w komentarzu i ja chciałbym dzisiaj porozmawiać z Milki o tym, tylko Milki dalej nie ma na serwerze, ale powiem wam tak. Zniknęła stamtąd skrzynka, z tego co widziałem tutaj jakoś, jak przed chwilą byłem. Tam zostawiłem jej skrzynkę, więc ktoś tą skrzynkę musiał zabrać, tak mi się wydaje. Czekajcie, no nie widać tego stąd, tutaj gdzieś byłem. Czy gdzie ja byłem, że... O, kurczę, nie doskoczyłem. Dobra, nieważne, zdejdźmy sobie tutaj na dół. I patrzcie, tak zerknąłem tam szybko do Milki przed odcinkiem i widzę, że nie ma tej skrzynki, którą jej zostawiłem pod drzwiami, co oznacza, że ktoś ją musiał zabrać. No, tylko pytanie kto, zaraz może się dowiemy. Nieważne, w każdym razie... Ważną rzecz chcę bardzo powiedzieć, widzowie, ponieważ wleciał dzisiaj bardzo fajny odcinek. Tutaj macie miniaturkę. I jest to odcinek na kanale vlogowym, na którym pojechałem do Milki i wspólnie pojechaliśmy pod dom ekipy, żeby zobaczyć, prawda, jak tam dzień otwarty, że tak powiem, u ekipy wygląda. Zapraszam was na odcinek, bardzo fajny, bardzo się staraliśmy. Za niedługo kolejne odcinki z Milki i również będzie odcinek z Energyland, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć takie przecudowne materiały, to wbijajcie. A dzisiaj był nagrywany odcinek z tego, jak Jagieł uczył mnie jeździć samochodem, więc naprawdę szykują się takie petarde filmy, że to się w głowie nie mieści, widzowie, to się w głowie nie mieści, wbijajcie na kanał koniecznie, ponieważ takie rzeczy tylko na tamtym kanale, naprawdę. Tutaj Minecraft, a tam naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, więc wbijajcie. Dobra, przejdźmy do tego, co tutaj jest najważniejsze, ponieważ idę zerknąć do Milki, ponieważ u niej była ta książka, no jest zabrana, w sensie ta informacja, że mamy porozmawiać, ale nie dostałem chyba żadnej informacji zwrotnej, przynajmniej nigdzie nie widziałem żadnej informacji, ale czekajcie, sprawdzę może u siebie na chacie, bo często jak już to zostawiane, tam są jakieś wiadomości w skrzynkach. Nie sprawdziłem tej skrzynki przed domem, więc może tam też coś będzie. Nie sprawdziłem tego przed odcinkiem, no bo nie wiem, czemu nawet nie sprawdziłem, tak jakoś nie przyszło mi to do głowy. Dobra, o, tu jest jakaś skrzynka. Jest, wiadomość. Dobra, czyli będzie wiadomość, dobra, przeczytajmy w takim razie ją. Zobaczmy, co tutaj się, że tak powiem, kryje ciekawego. Hej, ostatnio mam mało czasu, ale jak będziesz chciał porozmawiać, dzwoń na telefon, Milki. Okej, czyli dlatego jej nie ma na serwerze, bo mam mało czasu. No dobrze, rozumiem to, czyli mamy po prostu do niej zadzwonić w razie czego. Okej, no ja numer mam, więc zadzwonić możemy w każdej chwili. Pytanie, czy to jest rozmowa na telefon, czy nie wolałbym się z nią spotkać. Nie wiem, ale wiem bardzo ważną rzecz, widzowie, o której jeszcze nie powiedziałem wam, a powinienem o niej powiedzieć. A mianowicie jej tablica. Dobra, czekajcie, bo muszę zobaczyć, ile mamy w ogóle subskrypcji. Zaraz zadzwonimy do Milki, okej? Zadzwonimy, obiecuję. Ale po prostu najpierw jedną rzecz jeszcze zrobię, ponieważ zapomniałem wspomnieć o tablicy. A tablica, że tak powiem, bardzo się szybko rozwija, więc szybko zobaczmy, ile mamy subskrypcji. Tu mam telefon 93537, czyli widzicie, znowu wzrosła ta liczba i z tych... O kurde, spadł mi przecinek. Tutaj zostawiamy, że to jest kropka, a nie przecinek. Zabierzemy tą dwójkę, dajemy tutaj oczywiście trójkę, chociaż wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj będziemy musieli tutaj włożyć jakąś na przykład czwóreczkę. No ale na razie jest tak, na tył 500 subskrypcji, brakuje do 94 tysięcy. I teraz bardzo ważna rzecz, widzowie, a propos kanału vlogowego, o której muszę wam powiedzieć, to, że mam zamiar zrobić streama. Mam zamiar zrobić streama ogólnie z wbijania 100 tysięcy subskrypcji, więc tym bardziej was zachęcam do tego, żebyście wbili na tamten kanał i zostawili suba, ponieważ im szybciej to będzie, tym szybciej ten stream zostanie zrobiony. No i po prostu takiego streama wspólnego z wbijania po prostu subskrypcji byśmy zrobili. No i z tego, co widzę, jak to szybko leci, no to wydaje mi się, że raczej powinniśmy to zrobić w przeciągu dwóch najbliższych tygodni. No ale jeszcze się okaże, zobaczymy. Dobra, wróćmy do tego, co mamy zrobić, czyli zadzwonimy do Milki. Skoro powiedziała nam, że możemy zadzwonić, no to w sumie to zróbmy, nie? No bo co mamy innego zrobić, jak nie zadzwonić, skoro taką informację o tym, że takie coś zrobić możemy... Dostaliśmy pozwolenie, więc okej, zadzwońmy do niej i dowiedzmy się w takim razie, co u niej. Ja może po prostu sobie stanę na górze tutaj, na tym, prawda, przecudownym miejscu. Jakieś psy czekają na dworze, nie wiem, co się dzieje. Dobra, stańmy tu, na tym pięknym widoku i zadzwońmy do niej. Dobrze, widzowie, zadzwońmy więc, już mam tutaj przygotowane wszystko, więc dzwonimy do Milki, odpalam ją na głośnik, podgłośmy to na maksa, tak żebyście słyszeli to dobrze i dzwonimy do niej, zobaczymy, jak szybko odbierze, uwaga, zobaczymy, jak bardzo mnie lubi. Halo, halo?
No. O, dzień dobry, jak halo, szybko odebrane. Dzień dobry. Halo, halo. No, oczywiście, że szybko odebrane. Zadzwoniłem, bo mi zostawiłaś książkę, że mogę zadzwonić, no to zadzwoniłem w takim razie. Słuchaj, ja chciałem się spytać, bo nie umiemy się znaleźć w Minecrafcie, ja chciałem się spytać jakiś zamek Lucyfera, bo ja dostałem taką informację, ja się włamałem na konto Lucyfera i widziałem ten zamek i teraz chciałbym się ciebie spytać coś na temat tego zamku, bo mi widzowie pisali, że ty po prostu byłaś w nim uwięziona, tak ponoć, ale nie wiem, czy ty coś o tym wiesz. Tak, powiem ci tak, tak było. Byłam w zamku Lucyfera. Nie pamiętam zbyt wiele, bo ja tam byłam gdzieś na dole w jakichś lochach więzionych, potem stamtąd uciekłam, ale tak w sumie nie do końca, bo tam był taki most i tam była lawa. I na tym moście zaczęłam, jakby Lucyfer się do mnie odezwał i ja potem się obudziłam w Falionowie już. Aha. No to tak było. Ale aha, to było wtedy, jakieś... kiedy ty nie wiedziałaś, dlaczego wróciłaś. Tak, tak, tak. A i to ty wtedy stamtąd wróciłaś. Tak, a dobra, a jak ten zamek wyglądał? No był taki duży, był nad lawą i był trochę straszny, tam była jakaś komuna. Ja tam tak plus minus go zwiedziłam, ale tak nie za bardzo, bo nie miałam czasu i się bałam. Ale było tam pełno jakichś klatek w ogóle. Okej. Okay. Tam jakby on chciał kogoś więzić, nie tylko... A były tam taka... Wieże wysokie, wieże takie wysokie. Wieże, były wieże wysokie, no były. Okej, okay, a nie wiem, jakieś kordy może masz tamtego czy czegoś i tak nie, dalej? Nie, coś w życiu. Tam był taki wielki most nad lawą, tyle pamiętam. No. I on prowadził do jakiegoś portalu, ale nie tak, wiem... Tak, tak. To jak się włamałem na jego konto, to widziałem to. Widziałem ten most, widziałem ten portal i w momencie, kiedy chciałem przejść przez ten portal, wywaliło mi Minecrafta całkowicie, już nie mogłem się zalogować po raz drugi na konto. Co? No. O kurde, ja nie przechodziłam przez ten portal, bo tak jak mówię, no Lucyfer mnie chyba wtedy ugłuszył czy coś takiego, nie? No, ja chciałem przejść, ale nie zdążyłem, no po prostu mnie wywaliło. Dobra, czyli to wiemy, czyli nie ma żadnych charakterystycznych rzeczy tak, żebym mógł to znaleźć, bo ja chciałem właśnie pójść na wyprawę i tego poszukać. No nie wiem, nie pamiętam nic za bardzo. Okej, okay, no dobra. To było wtedy, nie? No. A kiedy możemy wspólnie, że tak powiem, oddać się poszukiwaniom? Kiedy tylko chcesz. Chcę teraz. Z tobą zawsze. Chcę teraz. A teraz nie, ale teraz. A, okej, czyli zawsze, ale nie teraz. Dobrze, rozumiem. No po prostu jutro, taka jest sytuacja, no, panie Filipie. No dobrze, a jutro o której? O 19:19. Ale, no dobrze, ale o której my? A to nie wiem, to się dogadamy. No dobrze, w takim razie dziękuję ci za te przecudowne informacje, które na pewno pomogły mi dojść do prawdy, a wręcz, sprawy, a może być nadzieję, troszkę bliżej. A ty nagrywasz teraz odcinek, tak? Tak, możesz pozdrowić widzów. Aha, no to w takim razie widzowie zostawcie łapki i subskrypcję. Tak, ale na jakim i kanale? Zapraszam na mój kanał. A na kanale Milki. Aha. Myślałem, że powiesz Filip Szczypka, bo vlog dzisiaj wleciał nasz wspólny. Widziałam. Bardzo fajnie idzie. No to bardzo się cieszę. A jeszcze najlepsze przed nami. Znaczy, może nie najlepsze, bo to chyba było. Chociaż nie, fajny tam też fajny film. No dobrze. Tyle. Dobrze, to i ty będziesz troszkę tego zamku? No nie wiem, no chyba. Czy mam czekać na ciebie? No to jak coś znajdziesz, to daj mi znać w takim razie. Ale to mam iść szukać, czy czekać na ciebie? Nie wiem, no możesz tak plus minus coś poszukać, nie? Może coś znajdziesz. A dobra, a jak mi się coś stanie? Ale uważaj na siebie, no to nie wiem, uważaj na siebie. Weź mój miecz netherite'owy. Pozwalam ci go pożyczyć. Czyli, no okej. Okay. Czyli tak. Nie martwisz się o mnie, nie chcesz mnie puścić samego. Chłopie, ty masz 21 lat. W Minecraft jestem malutki. No na pewno. No dobra, kończę, coś poszukam, no trzym się. Dobrze, powodzenia, pa. Dzięki, hejo. No dobrze, widzowie, jak widzicie, rozmowa została odbyta w tym momencie. Wiemy co nieco na temat tego zamku i wiemy, że jest gdzieś w Netherze, ale żadnych informacji szczególnych nie mamy od Milki. No więc trudno, musimy się przygotować do tego jakkolwiek, no. Powiedziała, że jutro możemy już coś, że tak powiem, że może dołączyć do moich poszukiwań, więc myślę, że będę czekać na nią, no że chyba nie pójdę sam, bo sam to się troszkę boję, troszkę się cykam. Dobra, zabierzmy tą skrzynkę, bo już tutaj nie jest potrzebna. Zabierzmy też te książki, tą jedną książkę możemy wyczyścić. No i co, odkładamy tutaj tą skrzynkę i może przygotujmy się jakoś na jakąś wyprawę. Nie wiem co by mi było potrzebne w sumie do takiej wyprawy. No na pewno musimy pójść do Netheru i po prostu tego szukać, ale za bardzo nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy tego szukać. Nie wiem, gdzie miałbym w ogóle szukać informacji na ten temat. No w sumie jest takie jedno miejsce, w którym... Pisaliście mi też, że powinienem sprawdzić to i to jest ta kopuła Lucyfera tam, ta jego tajna baza, że tam prawdopodobnie mogłoby być coś, co jakkolwiek mogłoby mi pomóc w tym, żeby właśnie znaleźć tamto miejsce. No i macie rację tak naprawdę, więc może tam będziemy właśnie szukać następnych rzeczy i tak dalej. Co to jest ta książka w ogóle? Witaj, kiedyś okradłeś mnie... A, to jest to, dobra, znowu mi się przypomniało, że my mamy ten zadanie niezrobione, ja nie mogę. Dobra, ale Nikot... Dobra, właśnie, czy jest? Dobra, jest, uff.
Dobra, mamy dalej serce Yetiego, więc git, więc że tak powiem, jesteśmy bezpieczni. Jak widać, nikt z tego nie może tego zabrać, więc jest dobrze, okej. Okay. Mamy wszystko, co jest, że tak powiem, nam potrzebne. Dobra, czyli ja mam się teraz... Kurczę, nie wiem, czym się zająć w tym momencie, no bo ja bym poszedł na jakieś poszukiwania, bardzo bym chciał, ale z drugiej strony nie chcę tego robić bez Milki, chyba wolałbym na nią poczekać, bo jak pójdę sami, coś mi się stanie, wiecie, kurde, nie chciałbym takich sytuacji. Ale możemy się przejść. Dobra, przejdźmy się może do tego Netheru, tak po prostu. Też bez elytry ciężko mi jest tam jakkolwiek w ogóle szukać czegoś, ale dobra, przejdźmy się tam tylko po to, żeby zobaczyć, czy może coś tam jest nowego, czy coś, że raczej nie, no. Dobra, inaczej, przejdźmy do jakiejś lawy tutaj w tym obrębie tego, gdzie ja jestem. Ja ostatnio poszedłem, w którą stronę ostatnio poszedłem? Ja ostatnio poszedłem chyba tam poszedłem. No, chyba tam, więc może pójdźmy teraz w drugą stronę. I skoro tu jest jakaś lawa, to może zerknijmy tutaj w tą stronę bardziej, że tutaj coś się kryje może ciekawego. Tam, no tam coś, kurczę, są jakieś te rzeczy. Kurczę, na tych chłopki trzeba wskoczyć. Dobra, przygotujmy, dobra, wiem na co się przygotujmy. Skoro mamy i tak iść do tego Netheru i mamy i tak szukać tego wszystkiego, to przygotujmy się na to, żeby właśnie móc tym ziomeczkiem właśnie sobie tam przejść, że tak powiem. Więc wejdźmy tutaj na górę. To do czegoś prowadziło, ja to ostatnio sprawdzałem, nie? Do czego to prowadziło, to już nie pamiętam. A, chyba po prostu przejście na drugą stronę. Przejdźmy po prostu tam, żeby znaleźć tego grzyba, wiecie którego, tego grzyba takiego, kurcze, on będzie tam, na dole w tej twierdzy. Tam na dole w tej... O, tu jest jakiś grzyb, ale to nie te grzyby. Ja potrzebuję ten taki niebieski, żeby zrobić wędkę dla tego ziomeczka. Tylko, kurcze, te niebieskie grzyby są na tym biomie specjalnym, a tutaj tego biomu tak średnio widzę. No tam by coś mogło być, nie no, trzeba tego chłopa ogarnąć, trzeba na nim po prostu lecieć. Tylko no tak jak mówię, potrzebujemy tego innego grzyba, a ja go nie mam tutaj niestety. Dobra, zejdźmy może tutaj na dół. Dobra, ja mam taką, kurczę, zbroję, że teraz to co mogę lecieć, co mogę spadać do woli. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj nic nie ma, przeskoczmy tu, up, ninja, dobra, super. My tu wróciliśmy z powrotem do portalu, dobrze? Dobra, rozumiem to. Pójdźmy w tamtą stronę, może tam będzie jakiś ten grzyb, może tam, up. Aj, nie, doskoczyłem, ej, co jest, myślę, że doskoczę. Dobra, ty, ziomeczek, będziesz mnie atakował i od razu, no już na twoim miejscu bym tego żałował. Śnieg? W Netherze? Co? Co tu się właśnie wydarzyło? Śnieg w Netherze? Dobra. Nie będę go niszczył, może to jest święty śnieg, może on po prostu potrafi utrzymać się w takim cieple. Okej, okay, spoko, nie będę w to wnikał. Przejdźmy po prostu dalej i znajdźmy może te grzyby. Ja chcę tylko to dzisiaj zrobić. Tutaj ten... O kurde. Dobra, ziomeczku, zabiję cię, bo potrzebuję strzały. Dobra, dzięki za strzałę. Teraz tu mamy i teraz tak, ziomeczek, chodzisz na strzała. O ty kurde, flaku. Dobra, o ty kurde. No spadaj, dobra, tam tego ziomeczka jeszcze załatwimy. Ajajaj, uciekł mi, ajajaj. No dobrze, trudno, zaraz może się gdzieś wychyli. Gdzie tutaj, musimy znaleźć las w Netherze. To jest w sumie najważniejsze, co teraz musimy zrobić. Bo jak znajdziemy ten, chodź tu, bo będziesz mi jęczał ciągle. O, już jęczysz. Dobra, schodzimy na dół i znajdźmy ten las. Ale zaraz musimy wrócić. To jest jedyna rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, czyli znaleźć las. Ponieważ to jest, dzięki temu będziemy mieli na tą wędkę, wiecie o co chodzi. To jest jedyna rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, więc tym się zajmijmy. Ale czy mi się to uda? Pewnie nie, bo tutaj żadnego lasu nie widzę niestety. Jeszcze będę łaził po tym piasku dusz tak mega długo. Ej, tam jest kolejna twierdza, tam jest? Ej, co jest grane? Tam jest jakiś portal. Ale dobra, znajdźmy ten las, skupmy się na lesie, mam nadzieję, że uda nam się zaraz go znaleźć. Może zrobię cięcie, widzowie, i gdzieś przejdę kawałek dalej i... O kurde, prawie spadłem. I po prostu może zaraz wrócę do was, jak już coś znajdę. Dobra, przekopaliśmy się tutaj gdzieś kawałek dalej, widzę tutaj tą twierdzę właśnie. Ej, tu jest strasznie dużo twierdz! Tu jest jedna, tu jest druga, one nie są w żaden sposób połączone, są dwie osobne twierdze. Ja nie mogę, dobra, ja muszę znaleźć ten las, skupmy się na lesie, na tym się mieliśmy skupić, a tu mamy dwie jakieś twierdze niepotrzebne mi. Dobra, przejdźmy tu. Ja mam na szczęście taką zbroję, widzowie, że ja nawet jakbym do lawy wpadł, to mi się nic nie dzieje, czajcie? Więc ja się nawet nie boję tutaj o taki przebieg zdarzeń. I na chillku sobie po prostu spaceruję po tym Netherze. Więc chill. To jest akurat dobre, że taką zbroję mam fajną na tej fire protection. O, jest las, dobra, ogarniemy tutaj tego grzyba. Czuję to, że grzyb tu będzie ogarniany.
A tam przy okazji jest ta twierdza, więc będziemy mogli sobie do niej wskoczyć. Chociaż to już zrobię pewnie poza odcinkiem, ale splądruję ją, bo jestem mega ciekaw, co tam w środku będzie. A tu ogarnijmy tego grzyba, mamy grzyba. Po tego grzyba właśnie przyszliśmy. Ten grzyb, weźmy ich więcej. I taki jeszcze jeden niebieski by się nam przydał, ale tutaj niebieskich niestety nie znajdę, bo to jest ten czerwony las. Ale właśnie nie wiem, którego grzyba trzeba, czy czerwonego, czy niebieskiego. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, który to był grzyb. Ale na pewno któryś z tych. O, tam jest ten drugi, dobra. To chyba nawet był ten drugi, tak jak teraz na niego patrzę. To mi się skojarzyło, że to w sumie chyba jest ten. Wow, ile czarnych szkieletów. Ej, zaraz tu przyjdę, bo ja potrzebuję tą głowę tego Wither szkieleta, żeby Withera zrespić. Fajnie by było, może byśmy jakiegoś beacona postawili w Palionowie w końcu. To jest jakiś plan. Bo nie mamy żadnego beacona, a fajnie by było coś postawić. Dobra, zejdźmy tu. Dobra, i mamy tutaj tego grzyba, patrzcie jak on na krawędzi swojego życia. Na krawędzi jednego i drugiego świata. Dobra, tutaj nie ma tych grzybów więcej, są tylko te czerwone już mamy. Ty tutaj, ziomeczku, się nie prój do mnie. No. Co ty tak żyjesz długo? Jak ty to robisz? Co jest? Dlaczego ona ma tyle życia? Co jest tu świnią nie tak? To było dziwne, to było mega dziwne. Dobra, nie mam żadnej perły niestety, więc się tam nie cykniemy z powrotem, muszę znowu się przekopać. Ale dobra, ogarniemy sobie to. Weźmy sobie tego netherraka, patrz ile się przekopałem w ogóle, tego netherraka miałem tyle, że to jest szok. Dobra, wejdźmy tu. O, tam jest jeszcze jeden ten grzyb, weźmy go. Jarajcie się oczywiście, o kurde! Co jest grane, ale mnie zrobił ten świniak. Nie wiedziałem, że może mnie tak klepnąć w taki sposób. Zostaw mnie. Dobra, bierzemy tutaj te dwa grzyby. I jesteśmy ustawieni. O, tu nawet mięso dostaliśmy z ziomeczka. Dobra, zróbmy tak, przejdźmy to, ale jak widzicie, wpadłem do lawy. Totalnie mi to nie straszne. Nic mi to nie zrobiło. Wow, ale triki jestem, kurde, niesamowity speed. Łe, kurde, co jest, ale się wystraszyłem. Blaze do mnie z takiego daleka ładuje. Dobra, tu przejdźmy szybko. A, kurde, czułem, że mnie uderzycie jeszcze. Śmietniki najgorsze. Dobra, tu, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra, ściągam cię. Dobra, git. I teraz tak, zejdźmy sobie tutaj niżej. Dobra. Jesteśmy na dole, zjedzmy sobie coś. Ej, tu były te Wither szkielety, gdzie one zniknęły? Ej, no nie, no jak cię Wither szkieleta. A tu, o kurde, dalej mnie to bije. Zostawcie mnie, dobra. Mamy ich ogarniętych. Tu jest więcej ziomeczków. Kurde. Jezu, jak mi go żal. Co tu się stanęło w tym momencie? O, chodź. Potrzebuję głowy Wither szkieleta. Ogarniemy. Kurczę, średnio. Ale trzeba chociaż jedną na dzisiejszym odcinku, co? Halo, jedna chociaż? Jeden Wither szkielet? Da mi główkę? Chociaż to chyba mała szansa jest na to, żeby to dropnąć, tak mi się wydaje. Ale... miło by było, chociaż ich tutaj widzę, że już nie ma więcej. Dobra, nieważne, widzowie, ogarnęliśmy to troszkę. Nie będę też przedłużać tego filmu niepotrzebnie, jak łazimy teraz po netherze. O, są tu jeszcze, dobra, to jeszcze dobra. Jedną głowę muszę mieć. Jedna głowa być musi. Dobra. Uwaga. Mam looting 3, no powinno być, kurde. No dajcie mi, proszę. Niezła fabryka węgla w ogóle, jeśli chodzi o te Wither szkielety. Dobra, dostaliśmy miecza od niego. O, ty kurde, flakus bereźny. Dobra, chodź tu. Ej, dobra, jest. Dostał na plombę w dziąsło. Dobra, chodźcie tu. No proszę, teraz ty musisz dać. No nie, no naprawdę żaden mi nie oddał. Ha, dlaczego wy jesteście tacy niemili? No nie wytrzymam. Dobra, no to wracam w takim razie z powrotem do domu. Potrzebuję wędkę, żeby zrobić sobie tą siodło. Mamy jakieś w domu, więc nam to wystarczy. No dobra, ja tu jeszcze popróbuję te Wither szkielety jakieś... Kurde, nie, za dużo tutaj tych blaze'ów. Nie chcę jednak się z nimi lać. Widzimy się w następnym odcinku. Widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i pozdro, trzymcie się. A, kurde, ty flaku. No patrz, kolejny. Jezu, ale smutno w ogóle. Jak smutek, że one tak kończą ze swoim żywotem. Dobra, chodź tu. Cię dojadę na filmie, żeby ci było... Oj, kurde! A mi się wystraszyłem. Dobra, kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo, widzowie. Pozdro, elo!